Witam w kolejnym odcinku krótko i na temat. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o carb cycling, czyli tak zwanej rotacji węglowodanami. Wygląda to w ten sposób, że ustalamy sobie na przykład dni wysokie z węglowodanami, dni średnie i dni niskie. W dniach wysokich przykładowo podaję, może być 100 g ryżu, w dniach średnich 75 g ryżu, w dniach niskich 50-40 g ryżu. Metoda ta doskonale się sprawdza na redukcji, bo poprzez przyspieszenie metabolizmu organizmu. Dobra jest to metoda też dla ludzi, którzy nie mają apetytu właśnie, ale równie dobrze się ta metoda sprawdza przy budowaniu suchej masy mięśniowej. Bardzo często wykorzystywana jest przez zawodników przed zawodami. Często jest też tak, że ludzie praktycznie cały rok lecą na tej metodzie. Także wadą jedyną tej metody jest to, że codziennie musimy sobie odmierzać inną ilość węglowodanów. Nie wrzucimy sobie kilku worków ryżu, 4 przykładowo na cały dzień ugotujemy i mamy sprawę załatwioną. Tutaj codziennie ta ilość węglowodanów będzie się zmieniała i przez to jest to jakieś tam utrudnienie dla nas. Ale największą zaletą jest właśnie budowanie beztłuszczowej masy ciała i dużo lepsza redukcja tkanki tłuszczowej. Pozdrawiam.